W imię Boga Ojca i Syna i Ducha Świętego witam Was w ten listopadowy poranek 14 listopada. I jak to mamy w zwyczaju, pozwólcie, że przeczytam fragmenty przeznaczone na dzisiejszy dzień w przewodniku z Biblią na co dzień. I zaczynamy od Starego Testamentu, od Księgi proroka Izajasza, 57 rozdział, 16 werset. Bóg mówi: nie na wieki wiodę spór i nie na zawsze się gniewam. Natomiast w drugim liście do Koryntian, w 5 rozdziale, w 19 wersecie czytamy: Bóg w Chrystusie świat z sobą pojednał, nie zaliczając im ich upadków, i powierzył nam słowo pojednania. Słowo pojednania. Bardzo trudne do nawet wypowiedzenia, co dopiero zrealizowania. Kochani, myślę, że każda i każdy z nas mamy wiele przykładów trudności z wcielaniem tego słowa w życie, w praktyczną codzienność. Jak trudne jest pojednanie w rodzinach. Jak trudne jest pojednanie w małżeństwie. Jak trudne jest pojednanie pomiędzy sąsiadami czy współpracownikami w miejscu pracy. Jak trudne jest pojednanie w parafii, w społeczności, w różnego rodzaju wspólnotach, które tworzymy. I wreszcie, jak trudne bywa pojednanie pomiędzy narodami. A jednak dziś, zdając sobie sprawę z ciężaru tego słowa, z ciężaru, które niesie w nasze życie wezwanie do pojednania, dziś z tym ciężarem musimy się zmierzyć. Jednak dziś Bóg zachęca nas do tego, byśmy byli tymi, którzy niosą pojednanie, słowo pojednania w świat. I ten nasz mały świat, który tworzymy, małe ojczyzny, małe społeczności i ten świat rozumiany globalnie. Gdy z jednej strony teoretycznie nie mamy wpływu na to, czy ktoś się pojedna, czy jeden naród pojedna się z drugim, a z drugiej strony każdego dnia możemy przykładać jedną cegiełkę do budowy czegoś dobrego albo czegoś złego. Możemy budować pojednanie, dbać o pojednanie albo robić coś przeciwnego. Przyznam Wam, że to trudne słowo. Wezwanie do pojednania, przypomnienie o tym, że Bóg powierza nam słowo pojednania w sprawiedliwości, w szczerości, w nadziei i w zaufaniu, jest niezwykle trudnym wyzwaniem. Łatwo jest to słowo wypowiedzieć, a trudniej zrealizować, bo czasem wymaga to przemilczenia, czasem wymaga to od nas zrobienia krok w tył, a czasem wręcz przeciwnie, wymaga to od nas wykrzyczenia pewnych rzeczy, wypowiedzenia ich bardzo, bardzo wyraźnie, by możliwe było pojednanie, by możliwy był kolejny krok. Mam przy sobie kielich, kielich komuniny. Takie kielichy znajdują się w każdym naszym kościele. Pokazuję go i przypominam, stawiając go przed kamerą, bo myślę, że jest to symbol pojednania pomiędzy Bogiem i człowiekiem, ale także pomiędzy jednym człowiekiem i drugim człowiekiem. Te dwa pojednania muszą się zadziać, by były kompletne, by się uzupełniały. Bóg pojednał się z człowiekiem w nowym przymierzu, w kielichu, w
chlebie i w winie, w łasce, w ofierze i oddaniu, pojednał się z ludzkością. Niech ten kielich, ilekroć z niego korzystamy, ilekroć po niego sięgamy, przypomina nam o tym, że Bóg, pojednawszy się z nami, przekazał nam słowo pojednania, byśmy szli w świat, w nasze życie i urzeczywistniali je. Kochani, życzę nam wszystkim dużo mądrości, cierpliwości, nadziei do tego, abyśmy wiedzieli, jak pielęgnować i opiekować się słowem pojednania. Niech Bóg będzie z wami. Błogosławionego dnia.